najbliższych miesiącach prawdopodobnie dojdzie do kompleksowego remontu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Popularny ekonomik ma przejść gruntowną termomodernizację. Takie informacje ujawnił, będąc w naszym studiu, członek zarządu powiatu koneckiego Jarosław Staciwa. Będziemy robić termomodernizację ekonomika. Jest już nabór ogłoszony. Będzie 70% dofinansowania. Środki rządowe, czy? Środki rządowe, tak. No, tutaj akurat mogę zdradzić, bo jestem świeżo po rozmowie dzisiaj nawet z zarządem. Będziemy chcieli zrobić termomodernizację tej szkoły, ocieplić z zewnątrz szkołę, wymienić instalację CO, wymienić stolarkę okienną drzwiową, wymienić dach, dostosować poddasze jako użytkowe, żeby było, i to takie, i fotowoltaika. W poprzednich latach kompleksowe termomodernizacje przeszły drugie liceum ogólnokształcące w Końskich oraz zespół szkół ponadpodstawowych nr 1, czyli tak zwany mechanik. Częściowy remont wykonano w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Tym razem powiat konecki chce doinwestować ekonomik z uwagi na dużą liczbę uczniów, która wybiera tę placówkę. W najbliższych tygodniach zarząd powiatu złoży aplikację o wspominane dofinansowanie. Wyniki naboru mają być znane jesienią, a więc wtedy też się okaże, czy ostatecznie do wielkiego remontu ZSP3 dojdzie.